Równo po 8 godzinach i 9 minutach lecę dalej. Przygotowałem sobie dzisiaj jedzenie na drogę, pomarańcze i kalafior, bo nie chcę stawać po drodze, bo chcę przeskoczyć Toronto przed korkami. W Montrealu się wtrabanie w korki. 8.30, 9. No ale ja obwodnicą polecę. No i dopiero stanę, dopiero za Toronto, więc od 6 do 3 po południu ogień. Dlatego sobie naszykowałem coś do przekorzenia. Tutaj nie będę stawał. Lekki deszczyk, temperatura się ociepliła. Na północy jest śnieg, na wschodzie jest rzeka atmosferyczna. To jest taki fenomen meteorologiczny, który jest dużo wilgoci w tym. Dużo wilgoci jest w atmosferze i czasami łapie taki ciąg. I teraz ta rzeka atmosferyczna będzie pompowała wilgoć jeszcze aż z Karaibów, nie? Ale to na wschód, właśnie stamtąd skończyłem. Okej, jadę. Zobaczymy, co słychać w korkach Montrealu. No i w Kolumbii Britanii znowu. Dalej. Znowu mają opady mieć. To jest po prostu masakra. Siódma, 8.30. No tak przed 9 powinienem być w okolicach Montrealu. Jeszcze nie złapią koreczki na 20. Dzień pod tytułem Nudny dzień. W programie Quebec i 401 w Ontario i nic więcej. O tak, tutaj mi się pali światełko. Na naczepie to znaczy, że reguluje się, daje powietrze na te, na koła w naczepie. Jak zgaśnie, to znaczy, że już się wyregulowało. A jak nie zgaśnie, to znaczy, że mam gdzieś dziurę. To będzie ponury dzień. Może za Montrealem wyjadę spod chmur. Chociaż no tak, no 1000 km to szanse są, że wjadę w inną strefę. I nic. Spokojnie jak na 20. To jest najbardziej uczęszczona autostrada, nie? Tutaj chciałem wczoraj dojechać. No, dosłownie godzina różnicy. A to samo wyjdzie. Nie zmieni to czasu, o której dojadę pod granicę dzisiaj. Jak dobrze pójdzie, to będę tam już o 6 wieczorem, czyli o 4 rano będę mógł ruszać na granicę, czyli granicę będę przekraczał o 5 rano, czyli przed całą ferajną. Znaczy tam kolejeczka może ma być, nie? Ale ogólnie mniejszy jest ruch o 5 rano na granicy niż w południe, czy tam o 10 rano. A wieczorem to już w ogóle, nie? No to mi się zrobiła pogoda ciekawa przed Montrealem. Tak patrzę, którędy jechać, to którędy bym nie pojechał, to jest lipa, nie? No chyba najprawdopodobniej pojadę obwodnicą 30, czyli ta pierwsza od prawej, no bo na wyspie no jest nieciekawie. I tak myślałem mostem Champlain, ale później obok naszej firmy tutaj jest nieciekawie, więc jest 30. No i co to jest? Już wychodziło słońce, już zakładałem okulary, a tutaj nagle pstęgi i woda. A taka pogoda nie sprzyja, będą korki. No trochę czasu stracę w Montrealu i później rykoszetem w Toronto, ale jeszcze nie jest. Na razie Toronto mi wychodzi o 2 po południu, 2.30, no to jeszcze tak na styknie. No ale jak stracę tutaj pół godziny, no to w Toronto już się przesunie wszystko i jak domino, panie, jak domino. 2 km koreczka do obwodnicy, więc nie będzie najgorzej. Na obwodnicy troszeczkę na początku też się będzie korkowało, ale to nic w porównaniu z tym, co się dzieje na wyspie, więc szacuję, że stracę jakieś 10 minut. A 10 minut to się da nadrobić, utrzymując 105 między Montrealem a Toronto. No, kto wie. Tu już chodzi o to, żeby mieć spokój, nie? Żeby mieć więcej czasu dla siebie. W Tilbury dzisiaj prysznic, 10 godzin pauzy.
No i później będę już tak właśnie w tych dobrych okienkach, żeby nie mieć problemu z parkingiem, nie? A tak to bym wczoraj pojechał, powiedzmy, no te 3 godziny dalej, walnął pauzę 10 godzin i bym cały czas był, i co z tego, żebym wjechał jutro do Stanów, jak miał cały czas problem z parkingami, nie? I bym tylko się stresował, a nie zmienił... A czy zmieniłoby te godziny przyjazdu, bym przyjechał godzinę, 2 godziny później do klienta w środę, ale bym miał mniej jazdy na ostatni dzień. To jest taki mały paradoks. Dlatego, że skróciłem pauzę w Kanadzie o 2 godziny. Dobra, za kilometr zjeżdżam na obwodnicę i... O, już się zaczyna trochę tutaj rozluźniać. Wieje, jak ten deszcz przeszedł, że prawie jak na preriach. Dobra. Jest 9:20. To jest opłata, punkt poboru opłat za płatny odcinek autostrady tej 30 obwodnicy. Płacę kartą, bo nie mamy czytnika. Trzeba za szybko jadę, muszę zwolnić. Nie mam czytnika, płacę kartą i spadam. Przewiduję, że w Toronto będę, w Mississadze powinienem być 15 po drugiej, za 5 godzin. No 5 godzin, 15 minut, pół do trzeciej. No to jest tak na styk. Na styk. Powinno wyjść. Znaczy zawieszenie ma, ale w poduszkach nie ma powietrza. To jest ewidentnie to widać. Jak jest załadowane, to no to sobie rozwali opony z jakimś czasem. Ale widać, jeszcze mu siedzi nisko. Jakbym jechał tak bez zawieszenia z malinami, to zamiast malin by była sok malinowy. Takie wieści. 401 w Ontario, sznur tirów. Telefon od prensa. No mówi, jest dobra szansa, że nie pojedziesz z tym do Teksasu. Ja mówię, dlaczego? Przecież mam w środę być.
No, ale ty jesteś dopiero w Ontario, nie? Ja mówię, no już co, obliczyłem, będę w środę o 10 rano. Ale on mi mówi, w czwartek, piątek wszystko jest zamknięte, bo jest Thanksgiving weekend. Nie tylko czwartek, no tak, to jest długi weekend. No, to będzie dupa do poniedziałku. Także powiedział, żebym stanął przed Toronto. Ja mówię, zdecydujcie się szybko, bo jak nie, no to będę, nie będę w tą środę, nie? Więc... No ale ja w środę już nie załaduję, nie? Bo nie będę miał godzin. Także najprawdopodobniej moja wyprawa skończy się w Toronto i mnie zawrócą do domu. Tak może być. Zrobię jeszcze jedno Toronto i wpadnę w okienko West Coastu w piątek. Why not? Mnie to nie przeszkadza czekać do poniedziałku w Teksasie. W ciepłym powietrzu bym wysłali na granicę. Może by się rowerkiem do Meksyku przejechał. Przecież chłopaki mówili, że granica jest otwarta, nie? Ale dobrze, dobrze, oni myślą, żeby kierowca nie miał zepsutego czasu. Ja nie mam przeciwko, tylko że dzisiaj to co, bym rzucił to w Toronto, zawrócił, wyjechał z Toronto i już, bo no co ja, 6 godzin jazdy mam dzisiaj, jeszcze 6,5. Dobra, dobra, stanę w Hope, zadzwonię i się spytam co i jak. Ale oni zaraz do mnie odzwonią, no to Hope mam, nie do Hope, Port Hope, przepraszam, Hope to jest BC. Tutaj mamy Port Hope. Do Port Hope mam jeszcze pół godzinki. Ja tam na razie jadę tak, jakbym miał jechać do Teksasu, bo im się nie wiadomo co urodzi. Ja nigdzie nie staję w żaden Hope. Do Etobicoke mam jeszcze jakieś półtorej godziny, więc o 2:30 już powinni wiedzieć. Bo jak mi powie jeździć dalej do Teksasu na środę, a ja stanę w Hope, no to może być mu starta po obiedzie, bo w Toronto stracę czasu, na granicy stracę czasu, to pójdzie jak domino i zamiast być na przykład na tą konserwatywną pierwszą, czy tam 12 środę, mogę być na czwartek, wtedy będzie już tata po obiedzie, bo zamknę, nie? A teraz konserwatywnie mogę być na pierwszą, ale wiem, że mogę być dużo wcześniej, nie? Więc ja na razie robię swoje i zadzwonię do nich pół godziny przed naszą bazą w Etobicoke. Chociaż jak już mi wrzucił ten temat, że chyba nie pojadę do Teksasu, to już mi się odechciało do tego Teksasu jechać. Wolałbym zrzucić to w Etobicoke, czyli w Toronto, nawrócić się do Montrealu, bym był gdzie? Jutro bym był, we wtorek i w czwartek bym podał wyjazd i na zachód bym pojechał. Na zachód bym pojechał jeszcze przed wakacjami, znaczy no wakacjami, krótkim urlopem na święta. 2 tygodnie biorę na święta i lecę do Europy, nie? Dynamicznie, dynamicznie. Transport to jest cały czas dynamika i logistyka. Oj, jeden telefon i może zmienić wszystko, nie? Nie wytrzymałem, zadzwoniłem. No i mam to zrzucić się na naszej bazie w Etobicoke. Planowanie! Tu, 36, już wiedziałem, gdzie będę pauzę kręcił. No nic, rzucamy w Etobicoke i zobaczymy, co dalej scenariusz tego wyjazdu napisze. Mam jeszcze 40 godzin, no to jeszcze mógłbym popracować trochę, nie? Fajnie by było, jakbym na przykład wziął jakiś ładunek tutaj z Ontario, jutro i na zachód, na Kalifornię. Kurde, to by było super. Ale wątpię, że to się zdarzy. Prawdopodobnie mnie cofną do Montrealu i już. I tak fajnie idzie przez Toronto. Tak sobie to wszystko pięknie zorganizowałem, a muszę zrzucić naczepę. Ale... Jeszcze raz zadzwoniłem. I mówię, co wy ze mną robicie? Zawracacie mnie do Montrealu? Tak, tak, zawracamy do Montrealu. Zaraz ci poda numer naczepy. Także przepinka jeszcze zdąży uciec z powrotem, nie? No i tak czy inaczej będę musiał stanąć na 10, bo... No bo już... Jak zrobiłem 1/8, to muszę 10 zrobić. No i wrócę do Montrealu i jadę ten. Podałem datę wyjazdu na czwartek, na piątek, na Stany. No to jest okej, okay, jest okej. Okay. Rzetelnie pracuję od soboty, wrócę jutro, sobota, niedziela, poniedziałek, 3. 3? No tak, sobota, niedziela, poniedziałek, wrócę jutro, to wcześnie. I zrobię, pyknie mi. Teraz mam już 3000 km prawie, 2900. Plus 500, 3400 km w 3 dni, znaczy elegancko. No i krótka pauza w domu, dzień albo dwa i hejo na zachód, może jeszcze na zachód, może zachód. A wszyscy w sklepach i tak jest na limicie, tam było może trochę zwolnienia przed 404, ale tutaj znowu się rozpędziło i się sunie i no... Jakbym miał naczepę na tym, tam na bazie przepinka 10 minut, to jeszcze wyjadę z Toronto w drugą stronę. Przed największymi korkami, kto wie. Przed chwilą lądował A380.
Kurczę, ja już myślałem, że tego samolotu nie zobaczę, bo prawie wszystkie wycofują, ale Emiraty jeszcze używają. No i widzicie, jest 2:15 po południu. Mój plan wyszedł. Wyszedł mój plan. Tak mówiłem, żeby to jakoś 15 po... No i zaraz za zakrętem jest Saga. No ale ja zjeżdżam teraz na południe, na 427. Na Dundas Street. Kurczę, jedź. Zrzucę na czepę, no i mam nadzieję, że zaraz dostanę jakieś info i wyjadę z tego bałaganu, ale w tamtą stronę już się korkuje. Zawsze po południu na wschód się szybciej korkuje. Zresztą tamtą stronę zawsze jest odlot w tym miejscu. Widzicie, jak to scenariusze się zmieniają w transporcie. Nawet nie przypuszczałem i będę szybciej w domu. No nic, po raz drugi w ciągu 2 tygodni jestem na tej bazie tutaj. Będę musiał... A, nie nagrywałem. No to jak wracałem z tego, z Oregonu, z tymi energy drinkami. Mam 4,5 godziny. Zaraz napiszę do tego mojego dyspacza Toronto i... Co dalej? Co dalej? No fajnie by było spadać już stąd. Jak, jeżeli coś ma tutaj na tej bazie, nie? Może wcale nic nie ma. Albo będzie kazał mi jechać się przypinać, albo jeszcze gorzej, ładować się jutro rano. Ta przypinka z pustą naczepą, jeszcze się muszę jechać ładować. Ej no, spuść się zawieszenie. Przycisk coś się odbija. Gdzie mam ten załadunek? Trip Manifest. W Hamilton, Versa Cold Hamilton. O 5 po południu, no. No co nie jest? Trzecia. No tak, w sumie do 10 mogę jechać, ok. I to idzie do... Do Quebecu, Kanzjak, Quebec. Minus 10, Brażonka. Na jutro. Może jeszcze to będę dowoził, co? I się wszystko zesrało. Mam wrócić i jechać z powrotem do Teksasu. Ja mówię, jesteście poważni? Ja teraz nie będę tam na tą godzinę, co mówiłem, co będę, tylko będę później. Bo teraz mnie opóźniacie. O, szlak. No to straciłem godzinkę. Dobrze, że mi teraz zadzwonił, nie? Jak ja mam teraz się tam wrócić? O, mordę jeża, co za świat. Kurde, godzina w plecy. Ale dojadę tam, gdzie chcę dojechać na ten truckstop. Godzinę w plecy, no. Ciut więcej niż godzinę. Mówię wam, transport to jest ciekawa branża. I okazuje się, bo tam słyszałem rozmowę w tle, jak dyskutowałem im, że co teraz, mam znowu wracać? Ten ładunek jest spóźniony 3 tygodnie. On musi iść. Okej. Okay. Czyli jednak Teksas, proszę państwa. Wow. Krążę jak jaskółka po Toronto. No i sikorki zaczynają robić. O, cholera jasna, spódnica ciasna. Nie cierpię takiej pogody, zmieniam okulary co chwilę. Raz słońce, raz chmury. Czyli nie ci Toronto mi zrobiło psikusa, sikorki, bo sobie to wszystko ładnie rozplanowałem, tylko prins mnie zrobił w balona o godzinę. Patrzcie, ale to wina Toronto, ja wam mówię, to wina tego miasta, tutaj zawsze tak jest. Ja współczuję temu spedytorowi, co jest od Montreal Toronto, bo ja już byłem w drodze po ten jego załadunek i kto teraz mu zbierze ten załadunek? Nie wiem. Ja zaraz po prostu zejdę. Dojeżdżam na tą bazę. Dzwonią. Jedź ładować do Hamilton. Ten Teksas jest na poniedziałek. Ludzie, zdecydujcie się. Ja dzwonię w końcu, bo on mi do mnie SMS-y pisał, nie? Ja mówię, zdecydujcie się, bo ja się kręcę w koło teraz. Jak jaskółka, naprawdę. Czyli w końcu nie Teksas, w końcu Montreal. Wow. Transportowe przeboje. Nieźle, nie? Znaczy, nie to rybka. Ja mogę robić co chcę, tylko że ja już sobie ustaliłem plan, nie? Był super plan. Dzisiaj o wpół do szóstej wieczorem się kładę spać, znaczy kąpię się, kładę się spać, ruszam sobie o czwartej, miałem wszystko poukładane. Zmienili, okej, zmienili, no dobra. Jestem w drodze na załadunek, zmienili, wracaj do Teksasu. Już zacząłem myśleć, okej, no to tylko godzina spóźnienia, to nie jest tak źle, dam radę. Jestem tam, wracaj po tutaj, po załadunek.
Nie, to rybka, ale to jest śmieszne w sumie, nie? Dobra. Jest jak jest, proszę Państwa. W transporcie bywają różne sytuacje. Jestem na tym samym skrzyżowaniu, z którego mnie zawrócili. Jak wjadę na autostradę, koniec, nie ma odwrotu. No dobrze, emocje trochę opadły. Zostałem trochę w korku. Dojeżdżam do Versacol za jakieś 26 km. Będę przed czasem, awizacja na 5 wieczorem. Ja się ich spytam, czy mógłbym tam zostać po załadunku na ich placu i ruszyć sobie o tej drugiej, trzeciej nad ranem. Bo to będzie jakieś 6 godzin jazdy do Montrealu, nie? To tak, jakbym tak zrobił. To by było najlepsze rozwiązanie, nie? No bo wtedy, bo muszę dziesiątkę wykręcić. No jak nie, no to wyjadę z Toronto i gdzieś tam stanę w Hope, ale wieczorem gdzieś tam już miejsce znajdę. Ale tam są miejsca, gdzie można na rampach spać, więc tak się to zrobi. No ja bym wolał Versacol już. Jakbym zajechał tam powiedzmy na 4:30, no to o 2:30 rano, 16:30, to o 2:30 rano bym mógł ruszać. No i to by było elegancko, bym wtedy był w Montrealu na 9:00 rano. Zobaczymy, co mi powiedzą w Versacol. Czy mogę tam spać, czy nie. Zaraz wjedziemy na taki duży most. I to zaraz przy tym moście, zaraz za zjazdem. Jak zjadę z mostu, zaraz po drugiej stronie mostu jest załadunek. Queen Elizabeth Way, QEW. Ja nie pamiętam, kiedy w tą stronę, tą drogą jechałem i do samego końca jest zapchana. Tak rozmyślam, no. Nawet jak mi nie pozwolą tutaj spać, to wystarczy, żeby załadunek trwał godzinę, no to już mi się godzina pauzy zalicza i wtedy będę mógł stać na 9, nie? A w przypadku, gdyby załadunek trwał 2 godziny, no to wtedy mogę stać na 8. Tak czy inaczej, no, muszę mieć 10 godzin między dzisiaj, jutro. Bo wczoraj w nocy stanąłem tylko na 8 godzin. Ta. Co by nie było, jutro to dostarczam przed południem. Tak by było? Tak by było. Dlatego tu jest taki ogromny most, bo tam są statki. Jest dużo przemysłu ciężkiego, stal i tak dalej, Hamilton. A tu mamy nasze piękne jezioro i daleko widać Ontario. Widać Toronto, wow. No bo nie ma suche powietrze, nie? Latem to wilgoć. Okej, mój załadunek jest za tym mostem. Wieje, żeby mnie nie zwiało, bo jestem leciutki, jak... Wygląda jak morze, nie? Niesamowite są te jeziora nasze. Great Lakes. O, ja się ładuję tu. W tym burdelu, nie... A to nie, nie ma aż takiego burdelu. A idź pan w cholerę. Tu się ładuję. Wątpię, żebym tu mógł tutaj zostać po załadunku. Ale spytać się można. Cała konkurencja była, kurczę, Transwest, a ty to znienawidzona firma, to co innego. No ale też konkurencja. My ich kiedyś wygryziemy z tego kontraktu, bo ja ATI widuję na Trans-Canada Highway z potrójnymi osiami i oni sięgają przez Kanadę tylko, nie? Mają taki kontrakt, musi mieć kontrakt, bo widzę cały czas, jeżdżą w jedną i w drugą stronę. Pasie jestem? Tak. Jak taki ładunek by się już miało, że przez Kanadę można pojeździć, to by było fajnie. Chociaż nie, ja w Stanach bardzo lubię te moje miejsca, nie? Jazda przez Kanadę jest fajna, jazda przez Stany też jest fajna. W ogóle jazda jest fajna. Ładny jestem jak wilk. Oprócz mojego kalafiora i co tam jeszcze zjadłem dzisiaj? Kalafiora, pomarańcza, oprócz śniadania, no jeszcze chipsy zjadłem ryżowe. To od 5 rano nic nie jadłem, kurde, zakręcony dzień, nie? Ja miałem stanąć za Toronto i coś zjeść. A tutaj wyszedł cały ratunek. Nie no, takich zmian planów jeszcze w projekcie nie miałem. Nie jedziemy do Teksasu. Jedziemy do Teksasu, nie jedziemy do Teksasu. Wow. Jeszcze może tak być, że wrócę do Montrealu.
podałem datę wyjazdu na czwartek, na piątek, że z powrotem tutaj cofnie i pojadę w końcu tego Teksasu, nie? Nie, ja już bym chciał coś innego dostać niż ten Teksas. Dobra, gdzie my się ładujemy? Tu by można spać. O. Ale tutaj nie pozwolą. A może by pozwolili? Nie wiem, tutaj jakaś taka... Nie wiem, co się dzieje. Najpierw załadować. Możecie mi ładować ile chcecie, ale nie dłużej niż 2 godziny. Sądzę, że jakbym tutaj stosował, ale dobra, po kolei, Rafał, po kolei. Widzisz, tak sobie planujesz, planuję, Teksasy, gdzie, pauza tego, się wszystko może zmienić. Tak, się zarejestrowałem, bez kamizelki się nie zarejestruję. Ja mówię, mogę ci dać mój numer za ładunku i pójdę po kamizelkę. Nie, już się dobrze zaczyna. Kurde, 3,69. Ja właśnie nie wiem, którym ja jeździłem 3,89. A może i 3,69, ale te traki to one mają już, kurde, ile lat. Założyłem też buty, bo byłem w trampkach, w razie czego. Mówię wam. Po założeniu kamizelki dowiedziałem się, że to nie tu, tylko z drugiej strony. Mają ludzie, kurde, power trypa. I mówi, że za 5 minut na przerwę i zaczynają dopiero o 5, a ja o 5. Się ładuje, to może mi dadzą numer rampy przed przerwą. Mówię wam, założyłem kamizelkę, wróciłem biegiem, no tutaj to nie tu pan ładuje, tylko z drugiej strony. Ale dobra wiadomość jest taka, że z drugiej strony nie było żadnego traka. Mężykiem, truchcikiem. Także ładujcie mnie ile chcecie, ale nie więcej niż 2 godziny. Jeszcze raz. On the other side. Szybko, 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 szybko. Tutaj jestem. Szybko dam im numer. A może zechce mnie załadować przed? A może nie? Znając życie, nie. Dobra. Dobra, okazuje się, że już są na przerwie. Czyli jak już poszli na przerwę, to wrócą 10 minut po przerwie. Ja idę coś zjeść. Ale ładnie wygląda, jak tak jest pod kątem. Aż mu zdjęcie zrobię. Zjadłem. Dobra, to tam był ustawiony jeszcze na granicę. Zjadłem. Znowu ochłonąłem po tej akcji z tą kamizelką i z tymi butami. Znaczy butami nie. Więc tak. Mam już tutaj wykręcone 17 minut pauzy. W momencie, jak puknie 30 minut pauzy, to ona się zalicza. I teraz tak, dlatego to ważne było w tym Nowym Brunswicku, jak mówię, a mógłbym już jechać, ale mi brakuje 15 minut do 10, ponieważ następnego dnia wykręciłem tylko 8 godzin pauzy. Bo... No tak, bo wcześniejszy dzień już miał całą 10. Każdy dzień musi mieć 10 godzin pauzy i może ona być rozłożona na... w schemacie 8, 2 lub 8, 4 razy 30 minut lub 8 i godzina, godzina lub 9 i godzina lub 9,5 i pół godziny. Rozumiecie, o co chodzi, nie? Że minimum 30 minut, no i minimum 8 godzin, tak? Ciągłych. A te dwie godziny mogą być po 30 minut. I teraz tak, jak tutaj mi się wykręci już 30 minut, no to teraz już nie będę musiał stawać na 10, tylko na 9 godzin 30 minut, bo do dzisiejszego dnia, gdzie miałem pauzę 8 godzin i już wykręciłem 30 minut, to już mam 8,5. Czyli jeszcze muszę dzisiaj dokręcić 1,5 godziny i do następnego dnia 8, tak? Czyli już mam 8,5. No i jak na przykład, powiedzmy, załadują mnie, zabierze im to godzinę plus te moje pół godziny, to już będę miał 1,5 godziny i wtedy będę mógł stanąć na 8,5. Także mówię, możecie mi ładować ile chcecie, ale nie więcej niż 2 godziny. To wtedy mój przyjazd do Montrealu się nie zmieni, a stąd mam 613 km. No i w sumie mogę stąd wyjechać i stanąć gdzieś w Hope za Toronto i już gdzieś na poboczu na zjeździe. Tak stoję dziwnie, może by się cofnąć inaczej. No, konkurencja przyjechała i już się pod drzwi ustawia i tutaj już tam poszedł czekać. Dobra, ja też idę. Ale co tutaj, to działa na awizację. Ipolito. O, jest mała firemka.
też parę Polaków tam pracuje podobno. Do dwójeczki mam się cofnąć, ale tamten kierowca do biura poleciał i dał niby pierwszy numer załadunku, no ale dobra. I mnie i jego cofa. Do dwójeczki, już mam 30 minut wykręcone, ale nie chcę jej przerwać, żeby wiecie o co chodzi, nie? Bo więcej tej pauzy, ale hajsi w szarpie, jak jest pusta naczepa. A ten łabasze, to jest łabasz naczepa chyba. Tak szarpią, że drama. Że drama. Dam radę, czy nie dam radę? Może dam, może nie, jak nie, to się rozwalę. Nie, zaraz się wyprostuję. Prawie. Mam nie otwierać drzwi, bo mam sprawdzić temperaturę. Sprawdzaj pan, jest na minus 10. Powiedział 18 palet, tylko kazał się cofać. Znaczy, bo on najpierw temperaturę naczepy sprawdzą, procedury mają. Się pytam cały full load, nie, mówi 18 palet. No i dam klina i dziękuję, do widzenia. I już mam godzinkę pauzy wykręconą, także 9 godzin pauzy później wystarczy. Szybko ładują, co jest dobre na mrożonkach takich Montreal, Toronto, to oni wiedzą, że to jest towar, który jest nam na jutro i raczej się nie ociągają. Raczej. No, robiłem 3 Toronto, Montreal, to dwa razy miałem przepinki, a raz załadunek, nie? To nigdy długo nie było, dobra. Ja wpiszę sobie już ten, że to jest frozen i tak dalej. No i co, mogę dziś jeszcze jechać 3 godziny. Zacząłem zmianę o 5.45, 7.45, 9.45. O 9.45 muszę stanąć, no to optymalnie. Teraz jeszcze mnie trochę załapią korki w Ontario, w Toronto, ale do Toronto jeszcze mam dobrą 40 minut jazdy, nie? To jeszcze jest 15 minut, 20 minut załadunku. Aby tylko wyjechać w Toronto, do Hope, gdzieś. A jakby się udało, to do Napa i bym wziął te prysznic w końcu, nie? Co miałem brać w Tilbury. Ale obrót sytuacji, proszę Państwa. Ale lubię, tak to jest w sumie fajnie. Dobra, gdzie tu jest? Empty nie jestem już, empty tylko proszę Państwa, jestem... Frozen, mrożonka. Frozen i numer PO, czyli Purchase Order. Czyli numer zamówienia, który będzie nabijał w Lightningu na dokumencie przewozowym. 93888. 93888. Save. Jeszcze skąd dokąd? I to idzie z Hamilton. Hamilton. Jest Hamilton, Ontario do Kahadziak, Quebec. To jest na południe od Montrealu. Jak już jutro zdejmę, to do bazy będę miał 20 km. Kahadziak, Quebec. Voilà! Dynamicznie. O panie, tak wygląda 401. Fajnie by można było polecieć 407. Płatną, ale no niestety. O matko. Jeszcze tutaj jest nawet QEW, w drugą stronę też jest. No nic, zobaczymy. A nie jest najgorzej. Dobra, co ma być, to będzie, jadę. Jak mnie załadują, co ja będę się czekał, aż korek minie. Aby tylko wyjechać z tego syfu. 5.30 załadowane, mam odjechać, zamknąć drzwi, przyniesie mi papiery. Zaplombuję też pewnie. Wow. 20 minut załadowałem drzwi, tam ta zdałem i wyczytałem na pudełkach, że to są jakieś ciasta. Coffee cake, ciasto kawowe. No to pewnie do pieczenia, nie? Jeździ w jedną i drugą stronę, proszę Państwa. Dobra, 600 km do celu, 620. 3 godziny jazdy jeszcze dzisiaj mam. No raczej tyle nie wyjadę, nie? No bo w korku utknę, ale coś tam ujadę. No jutro sobie zostanie 4 godziny pracy. Rozładować i do domu.
czwartek, piątek wyjazd znowu. Dobra, fajne jest to dzielenie pauzy w Kanadzie. W Stanach też się dzieli, ale w Stanach można wydłużyć dzień. No, a działa trochę inaczej. Może kiedyś zrobię o tym odcinek. Let's go! I muszę zapamiętać, bo to jest książka amerykańska zrobiona na kanadyjską. Mi wszystko mówi, że wykręciłem godzinę 15 pauzy, czyli teraz będę musiał stanąć tylko na 8:45. Dobra, co ma być, to będzie. Mam 3 godziny jazdy jeszcze. Zmieniłem na tryb nocny, żeby nie raziło. I wio! Kto by pomyślał? Tom Tomix pokazuje tylko 18 opóźnienia na mojej całej trasie, więc może nie będzie najgorzej. No mówię, dla mnie jak uzyskam Port Hope, to będę ok, a jakbym dojechał do Napa, no to by było jeszcze super, nie? Ale bym się wykąpał, chociaż o godzinie, której zajadę, to już może być lipa, a nie prosto, lipa na truckstopie. Prosto, prosto, to jest tak rampa, że się jedzie prosto. No tak, tamtom mnie prowadzi na 407. No ustawione, że płatne tak, ja... No mam ustawione płatne tak, bo w Stanach się jeździ płatnymi, nie? A 407 nigdy się nie jeździ. Ja tylko mam taką nadzieję, że jak tutaj odstoję trochę na tym QEW, to już w Toronto na 401 będzie luźniej, nie? No ale dobra. Co by nie było, 2 godziny 45 minut jeszcze jadę. I no będzie Port Hope, to będzie Port Hope i tyle. 9 godzin pauzy i lecimy dalej. 8:45, przepraszam. Napisane na komunikacie godzina do 4:27. Wow, wypadek jakiś. Coś tam się stało. Nic, w takim tempie to ja sobie jadę na wciśniętej pauzie. Ale mam szczęście. Akurat teraz musiał być ten wypadek. No, coś się ruszyło, chyba usunęli ten wypadek. Na razie 20 minut straciłem. Się boję, że w Hope może nie być miejsca. Ja bym wolał stanąć na resterii normalnie, nie? Mam żarcie. No, ale jakby teraz się ruszyło, to kto wie? 2:42. A zmiana 3:21. No, już tak byś było, bo do 9:40 mogę jechać wieczorem. Już się Toronto troszeczkę normuje. 20 minut do lotniska. No i później jeszcze trochę tam 401. Korci mi pojechać przez centrum, ale w centrum jeszcze jest Gardiner zapchany. Przecież ładny widok by teraz był, co? Jeszcze przy QEW zobaczę. W sumie na to samo wyjdzie, bo tam u góry też jest zwolnienie. Górą czy dałem swoje, trzeba odstać. Przypomnę sobie stare czasy w VTL-u. No, Toronto się trochę zmieniło od tamtych czasów, jak robiłem dostawy w VTL-u. Zjeżdżałem trakiem na Yonge Street, jechałem w górę i cofałem w takim miejscu, że wow, tam czasami na tej ulicy były jakieś amfiteatry, tam dowozili te też trakiem sprzęt na koncerty, nie? Jak oni widzieli, że ja przyjeżdżam też dużo, oni dużym tam, nie? To zawsze był konflikt, bo oni też o wcześniej rano, ja tam wjeżdżałem o 5 rano, oni też, ja mówię, słuchajcie, no ja tutaj potrzebuję się cofnąć, zrobić dostawę 20 minut i spadam, nie? No to zawsze się tam pomagało jakoś, ale często gęsto było tak, że mnie tam nie było, nie? Czemu nie idzie środkowym pasem? Co za... I ten... O, z Quebecu, proszę. Tam co tydzień się jeździło do tego sklepu. Pier One, już go nie ma. Już go nie ma. No, poznałem.
pierłany, teraz to się skończyło. No ale dalej się jeździ przez centrum. Tam jest też tak, ej, może ja tam pójdę spać przecież na ulicy. Tam jest takie miejsce, które już ciut za tym, za centrum. Pamiętam, tam obczaiłem miejsce na ulicy przy... To jest taka przemysłówka blisko tego, ale ładny time. Ładny skyline, przepraszam, skyline. Najgorzej nie jest, to idzie. A 401 stoi. No jeszcze Gardiner mnie czeka, nie? A tu już stoimy. Tutaj Montreal zadziwił Toronto. W zeszłym sezonie i jak wszyscy myśleli, że już przegraliśmy, wygraliśmy. No ale nic, w tym sezonie dajemy takiego ciała, że szkoda gadać. CN Tower. No i zaraz będzie koniec tego i zjedziemy na Gardinera i tam też trochę powalczę, ale to już będzie spoko. Na Lakeshore był zjazd, teraz jest zamknięte, jak się przebudowują. I można było tam spać przy tym ze spalaczy śmieci. I tutaj żegnamy centrum Toronto. W Don Valley Parkway, tak. Czyli droga w dolinie Don Valley. Dobrze mówię, czy nie? Dawno tu nie byłem, ale to był dobry wybór. Dobry wybór, bo wcale tak źle nie było jak ten. Jeszcze tutaj pod koniec może troszeczkę się zakorkować i ten, ale to już to 401 niedaleko, niedaleko, proszę Państwa. 14 km. Tak, Don Valley Parkway. Pamięć nie jest tak na jeden był komunikat, tylko 4 minuty, także nie wiem, Tom. Google też pokazywało zatwardzenie, no jakieś przestarzałe dane mają sprzed godziny. No jeszcze 2 godzinki, ale nie, to na pani nie ma, nie ma szans, żebym dojechał. Także najprawdopodobniej kotwica w tym w Port Hope, no bo co ja tam dalej będę miał dostawania, no te restery są małe w Belleville. Nie dojadę chyba, także Port Hope. Mam nadzieję, że w tej porze jeszcze jakieś miejsce będzie za 40 minut. Ten Don Valley Park i trochę takie pasy są ciaśniejsze. Trzeba uważać. Bo ludzie jeżdżą jak chcą. Wiem, zmieniam pas. Spokojnie. Nie, zakleję to w końcu, bo to już mnie zaczyna poważnie irytować. Jak tak się jedzie po drogach, to nie, ale w mieście, w takich tych, to jest dramat. Ej, proszę pana, mój pas. O, jest 20 km. Sądzę, że dzisiaj nie powinno jeszcze o tej porze być problemu. Już tłumaczę dlaczego. No bo ci, co jadą z Toronto na Montreal, to wiadomo, oni tak jak ja, raczej... Znaczy nie tak jak ja, bo oni zaczęli z Toronto na przykład o 3-4 na załadunkach i są, jak to się mówi, fresh i jadą prosto do Montrealu, nie? Dużo kierowców, co wraca ze Stanów, przeskakuje Toronto i to jest ich pierwszy stop za Toronto. No ale dzisiaj mamy poniedziałek, więc większość kierowców dzisiaj pojechała na Stany robić dostawy. Także ten procent kierowców, którzy wracają ze Stanów w poniedziałek jest mały. Że jestem dobrej myśli, że nie powinienem mieć problemu na tej resterii się zaparkować o tej porze, o 20, no bo wiadomo, im później tym będzie słabiej, nie? I w pewnym momencie też się zapełni, nawet w taki dzień tygodnia, ale no sądzę, że nie powinienem mieć o tej porze problemu, a jak nie, no to mówię, później jeszcze jest zjazd, bo ja tam nie lubię stawać, bo tam jest obskurnie i tak jest się od autostrady odsuniętym za drzewami. Tam zawsze jakieś osobówki przyjeżdżały, mi się to nie podobało. Jakieś takie sytuacje, nie? No i później jeszcze jest po lewej stronie Harveys i Ultramart, się mogę zaparkować. Jeszcze ostatecznie taka restauracja przy dużym tym,
przy dużym jabłku tam też można stanąć, nie? No ale bym wolał tutaj. Bym kawę sobie... Nie, kawę mam. Ja mam przecież tyle jedzenia, że jeszcze mogę w tydzień w trasie być, nie? Tego nie będę brał ubrań do domu. Ubrania zostawię, tylko wezmę jedzenie, żeby się nie zepsuło. Żeby mieć w czwartek czy w piątek na wyjazd mniej roboty, nie? O matko. Naczyń nie będę brał. Powinienem wziąć umyć jeszcze raz, jak już jestem w domu, ale dobra. Może jutro umyję na rozładunku. Tu też sporo wiary śpina. Na tym, na poboczu. Ten cały zjazd jest pusty. Dziwne. Zawsze spali. Ten jest lepszy, bo jest na widoku, nie? No dobrze, a tu pod górkę podjedziemy. A nie, oni słupki pozostawiali. Kurde. Czyżby zrobili zakaz spania teraz na poboczach? W Ontario też? Jakby co to jeszcze jest Coburg? Walmart. No, na 401 się robi lipa jak w Stanach, no. I lipa jak na A2 w Niemczech. Dobra, za 3 km się dowiemy, co się ze mną dzieje. Cały dzień harował. Jeszcze się musi martwić o miejsce parkingowe na wieczór. W sumie to wszystko wyszło tak znikąd, bo nie taki był plan, nie? I właśnie tego chciałem uniknąć w Stanach. Dobra. Tego mykniemy na prawy pas i zjeżdżamy. Ten na pewno miejsce nie zabierze, bo to jest kierowca tak zwany do przepinek. Prawdopodobnie. Mówię prawdopodobnie, bo może akurat jedzie gdzie indziej, ale dużo o tej porze wyjeżdża z Toronto, Traków i z Montrealu, się spotkają w połowie drogi, przepinają się i wracają. O, jeszcze mamy ten. Zdążę czy nie zdążę go uprzedzić, bo to jest pociąg drogowy. Paradoksalnie przed czasem elektronicznej książki tutaj nie robili żadnych problemów, żeby wstawać i ludzie stawali i ten. A teraz policja przegania ich w momencie, kiedy wprowadzili elektroniczną książkę czasu pracy. No to co? Jest coś dla mnie czy nie? Tu by się można przytulić, ale tak nie lubię. To są miejsca dla tych właśnie pociągów drogowych. No ale oczywiście ja tutaj nie stanę, nie mam i nie chcę tego robić. Jeszcze jest miejsce, tu jest jedno. Żeby nie ostatnie, bo je przejechałem. Tu jest drugie. To ja biorę to. Dobrze przewidziałem. Okej, okay. Za 9 godzin 15 minut odjazd, czyli o 5.15. Nie, 5.30, no bo jeszcze przeglądzik. Dziękuję. Do widzenia. Myję zęby, trochę śniegu spadło w nocy. Chciałem wam pokazać, no już skoczyło na zielono, nie? Było to na czerwono, przepraszam. Jeszcze przed chwilką było to na czerwono, bo nie miałem wykręconej tej dziewiątki, tam 8.45, nie? No i tutaj mi mówiło, że nie miałem 10 godzin. To jest właśnie ta książka. Raz, dwa, trzy, cztery. I dzisiaj raz, dwa, trzy, cztery. 8.45. No, a wczoraj pokazywało mi, że mogę jechać, nie? Trzeba dobrze liczyć z tą książką, bo ona powie, że można jechać wcześniej i nagle... Dzień wcześniej wypada wykroczenie. Tutaj to w ogóle nie patrzymy, bo do Stanów już nie jedziemy. Ja jeszcze trochę odczekam do 5 nad ranem. Akurat skończę śniadanie. Kawa już mi się zrobiła.
I zaraz ruszam z bagażem. Chłodnie dałem na tryb ciągły, bo kurczę, co 10 minut zaskakiwała się, nie dało spać. No i tyle, no i tyle. No 8:45, 7 minut pauzy. I tak jak mówię, w tą ósemkę 47 wchodzi godzina, która brakowała mi wczoraj. Bo wczoraj miałem wykręconą, tutaj miałem 8 rozłożoną na 2 dni plus 9 plus 10. Tak naprawdę raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na dzisiaj, nie? Dlatego dobrze, że wykręciłem 10 w niedzielę. Okej. W ustawieniach zrobimy automatycznie, bo nie lubię, jak mnie razi. Jem śniadanie i jadę to zdjąć. 400 km. 420, coś takiego. I to jest właśnie to, jak się zapomni i w ciągu dnia się kręci tam, nie kręci się tych okresów po pół godziny, to można się złapać na następnego dnia dopiero na wykroczeniu. Tak ta książka jest dziwnie skonstruowana. No, bo to kierowca, tak mi powiedziała u nas z działu, bo kierowca powinien liczyć. Ja mówię, przepraszam, liczył to na papierze. Jak dobrze, żeby było, jak trzeba robić, żeby dobrze było. Ona powinna wszystko mówić, tylko tak mówię, tak naprawdę to jest książka ze Stanów, dostosowana do Kanady z pewnymi niedociągnięciami. Bo skoro ona może po fakcie zobaczyć, że jest wykroczenie, no to powinna też to przewidzieć, tak? Że ej, kolego, ty tutaj nie kręciłeś pauzy podczas dnia, która zrobi ci wykroczenie, jak nie staniesz za tyle, no. Proste. No ale okej. Zostawiło to trochę pola do manewru, żeby człowiek jeszcze korzystał. I czuł się trochę jak na papierze, żeby liczyć. Dobra. Odpalam przegląd. O, rozmraża się. Przestawimy na start-stop. Paliwa trochę mało. No, ale starczy. I tak zatankuję. Już część traków zaczęła wyjeżdżać. Część stoi na dupach. Tak w Europie. Dobra. Trochę posypało śniegu w nocy. Tutaj jest ślisko, nie? Na autostradzie nie będzie ślisko, bo był ruch. I dali tą płynną sól. No ale tutaj zauważasz to na wyjeździe. Wio! Kurczę. No w sobotę, niedziela, poniedziałek, wtorek. 4 dni pracy będzie. Ciutniej, krótki tydzień. No 3,5, no powiedzmy, bo dzisiaj 4 godziny to tak mało. I swoje się zarobi. No nie? Ile mam już przejechanych kilometrów? 3,140. No to będzie 3,500. 3,600 z dzisiejszym dniem. Jak mówię, powolutku tutaj. Przy okazji się trochę rozgrzeje. Będę. Awizacja z tego, co mi tam napisali na kartce, jest o 12. Znaczy w manifestie sobie kartkę wydrukowałem. Także gitara. Trzy razy taki i na każdej resterii.
Okej. Okay. No i tutaj się przytulają, ale tutaj też wiem, że policja przegania, nie wiem, czasami ich znajdzie. Bliżej Quebecu, tym bardziej zimno, minus 5. No, mroźny poranek. Prognoza była w nocy od minus 5 do minus 10 w Montrealu. Zaraz stanie słońce i się trochę ociepli. A mnie tymczasem zostało już tylko 3 godzinki. Jeszcze zatankuję paliwo na samym końcu Ontario, Lancaster. I to będzie taka historia tego wyjazdu. Dogoniłem śnieżek, co padał chyba. No, jestem trochę taki zaspany. Dwa dni pod rząd spałem 7 godzin. Jeszcze może być tak, że wrócę i spytają, czy chcę Toronto zrobić. Nie, ja idę do domu. Teraz już jestem w Montrealu, to mam w nosie. 150 do celu. A jest 8 rano. No, przed 10 będę, wow. Z tankowaniem. Zimowy strój, dwie bluzy. Jest tylko minus 3, ale to jakby było minus milion. Chyba nie pojadę obwodnicą płatną, tylko już normalnie przez miasto, bo te. Bo już korki skończyły kontrakt. Dochodzi 8:30, zanim tam dojadę, będzie po 9. No i oby dzisiejszy rozładunek był taki jak wczorajszy załadunek, czyli in and out. Kod już jest 890-1098. Takie szybkie tankowanie to lubię. 890-1098. I będzie od razu remove, gun and fuel. Już! To jest przewaga. Flying J ma tak? Alo z aplikacji, ale na flyingu to idzie szybciej, nie? A kierowca zawsze chce szybko wszystko sprawnie załatwić. Tutaj w Lancaster pompy też szybko leją. To nie dwie na raz, niestety. Logia, jak łebasto odpala, to idzie niezły dym. Odpowiem na te pytania, czy na te krytyki, że używam agregatu. Już pomijając to, że włażę w dupę szefa. Tego nie robię dla szefa, to robię dla siebie, a ten agregat zawsze chciałem mieć, że zastąpiam rympolenie silnikiem na rympolenie małym silnikiem benzynowym, bez katalizatora, bez niczego. Bo mógłbym równie dobrze przepalić traka na godzinę na weekend. Jak używam laptopa, no to bym musiał przepalać traka co godzinę, bo ten laptop w cholerę prądu zużywa, nie? No także idlować, znaczy rympolić silnikiem 4 litry na godzinę, żeby mieć prąd, bo ten laptop, no mówię wam, godzinę posiedzę i już baterie są, no może nie na zerze, ale nisko, nie? Że się włącza alarm niskiego montażu. Także no co jest lepsze? 4 litry benzyny daje mi prądu na 12 godzin, czy co godzinę 4 litry diesla? I do tego silnik niszczę, bo jest niskie ciśnienie oleju. No ale ja wiem, skąd to przychodzi na mój kanał. Im większe... O! Czy to ode mnie? Nie, to nie ode mnie. Im większa jest oglądalność, to przychodzi właśnie z tym. Inna widoczność, a nie tylko widoczność, tylko automatyczne komentarze twórcze. Co nie jest złe, bo nawet te trollowe komentarze, płatne, niepłatne, boty, nieboty, albo też zwykły hejt od prawdziwych ludzi, robi zwiększa zasięgi, no. Dzięki. Zresztą mniej paliwa spalonego, mniej wyrzuconego CO2 w atmosferę i nawet mniej tych wszystkich związków chemicznych, ale ja już widziałem to wcześniej, jak przyleciałem kiedyś z Las Vegas samolotem do Plattsburgha, ale Giant. No to przecież samolot też ma swój agregat, nie? Jak tylko samolot zaparkował pod gate'em na całą noc, przytoczyli agregat dieslowy, odłączyli agregat
samolotu i na dieslu jechał, bo taniej to kosztuje, nie? I taki agregat mi pali. A zimą samolot jak zostawiam na minus 20 na całą noc, to trochę zimno jest rano. Dobra, chłodnia i spadam. Już mi wszystko zaleje do pełna. I będzie z głowy. Rozładować to, zrzucić na bazę i do domu. 135 litrów. Głodna była. 135, a jest kapasyt 180. To jeszcze był. Trochę. Okej, okay, wynocha. Buh. Waga w Quebecu zamknięta. Ona ostatnio żabkę jest otwarta. Bywało, że wzięli się i cały czas była otwarta. Teraz znowu. Olewka. Oj, chyba ją nawet ten ustawiają. Coś z nią robią, z tą wagą. Kalibrują może, nie wiem. Także jadę na ten, jadę sobie na... Nie wiem, co on robi. Jadę na wyspę, bo nie ma już korków. Jest po godzinie szczytu. Śmignę tylko obok naszej bazy. Mam nadzieję tutaj być z powrotem o 12. Tak, szybko zdjęli. To jest jakaś mała firma. Cztery rampy chyba widziałem na satelicie. 20 km przejadę przez most Mercier. Tak bym wyjeżdżał na Stany, ale ja tylko jadę zrzucić. I później szybciutko z powrotem i później szybciutko do Mazdy przed korkami do domu. Teraz przed świętami ludzie dłużej w sklepach siedzą. Już jest ten czas. Krajobraz jak w Ameryce, nie? Ta sama struktura, no to takie są miasta. Poza dużymi centrami. Ogromne magazyny, sklepy, parkingi. Tutaj pieszych nie ma. No można powiedzieć, że jakoś na wierzchni jest gorsza tutaj. Chociaż w Stanach, w niektórych miejscach też nie jest wesoło. Ale Quebec ma tak rozwalone drogi, że to szok. Spać mi się chce. Już niedługo. Może się zdrzemnę rozutunku. Nawet te 20 minut, jakby było szybko, a jak nie, to się zdrzemnę więcej. Chyba wrócę z autostradą. 4 km dłużej, ale nie będzie tych światów, nie będzie tej szarpaniny. W Quebecu poza wyspą Montrealu można na czerwonym skręcać, chyba że jest zakazik na znaku. Jak to się nazywa?
tutaj ultramar. A ja tu widzielu się tankowałem na tym ultramarze. Ja mam kartę. Jako jeden z nielicznych kierowców, którzy jeżdżą na dalekie trasy, bo to zazwyczaj te karty do tych stacji pipeline to mają ci miastowi, nie? A że ja swego czasu pracowałem na mieście, tak ta karta już ze mną została. I co roku mi ją dają, jak wracam z wakacji. Chyba się zamotałem. Tam miałem jechać. Jedną ulicę za wcześnie skręciłem, nie szkoda mi się. Samo dojdzie. To na takich przemysłówkach lubią grasować te tutejsze itd. Nie? Liberty. I to jest. Mansion jest, 255 to jest tu. A nikogo nie ma pod rampami. Biorą mnie chyba od razu. Chyba. Oby tak było. Zerwać plombę. Cofnąć się do dwójeczki od razu. Zobaczymy, czy tu mają trochę tych produktów. Może trochę będą liczyć, nie wiem, zobaczymy. Cofnięty. Od razu mnie zdejmują. Dobra, tutaj kończę film, bo po rozładunku zjeżdżam na bazę. Idę do domu. Taki to był typ wyjazdu. Od, ja zacząłem kręcić 21 listopada 2021 do 23. Nieudany Teksas w sumie. Rafał Zezuniuk, kierowca zawodowy. Dziękuję wam za uwagę. Miało być ciepło, miało być zimno. Miało być gorąco, miało być Teksas, a jest Quebec i zima. W nocy ma być minus 17 z wiatrem.